Witajcie! Miasteczko Weinheim, niedaleko Heidelbergu. To jak wiecie, jest to serce Schwarzwaldu. Podobno tu ma być pięknie. Pogoda co prawda nie wskazuje na to, żeby tu było jakoś specjalnie. W zamkniętej piekarni. Tutaj w tym miasteczku, słuchajcie, są dwa zamki. No może przejdę się za chwilę, jeszcze jest godzina 15, to mogę sobie połazić. A co tam? No także, tak widzicie, zaraz się poprzeciskam przez te... Zaraz wam pokażę te zameczki. Tutaj jest... Zaraz wyjdziemy, zobaczymy tutaj jeden. Chyba go... O, już ja go widzę, tutaj przedziera się przez krzaki. O, tam na górze go widać. No szkoda, że właśnie nie ma takiej fajnej pogody do spacerków. Bo też można by tutaj gdzieś pójść sobie połazić, a tak to wiatr wieje. Trzymam blisko kamerę, żeby w ogóle było słychać. Ale no niestety tak to wygląda. No i co? I jak widzieliście w moim poprzednim filmie, to co wiem na temat ziół, a czego jeszcze nie wiem, to też się dowiem i z tym wszystkim z wami się podzielę, bo warto. Widzicie, warto takie rzeczy robić. Zachęcam jeszcze raz do oglądania filmów dzikiego prepersa. Myślę, że powinny wam się spodobać. Zawsze można czegoś się ciekawego dowiedzieć z tych filmów. O, tutaj jeszcze idziemy, albo przejdę tędy, bo nie chce mi się tam na światłach czekać. O, tu zobaczcie, tak wygląda ten dworzec. O, tam jest jakiś deptak taki. A może by pójść w tamtą stronę, co? Zobaczymy. Albo nie chce mi się tam, jest jakoś... Jakoś miasto to nie dla mnie, powiem wam. Nie. W każdym razie zachęcam do oglądania tych filmików. Do brania przykładu z ludzi, bo to są ludzie pozytywnie zakręceni. I od nich na pewno niczego złego nie zaznacie, a jedynie co, to możecie się czegoś ciekawego nauczyć i tyle. Co jeszcze? Wiadomo, jak zawsze wszędzie pojawiają się hejterzy. Tu jest jeden zamek, ten właśnie. Co to, gdzie ten drugi? Zaraz powinien tutaj być, muszę iść w stronę hotelu pójdę. O, tu widzicie też panoramę tego dworca. No nic specjalnego, takie coś zwykłe jak u nas i tyle. No i ten, no i coś tam zawsze jakieś głupoty podpiszą, jakieś tam, nie będę się do tego w żaden sposób odnosił, powiem tylko, że wszystkim hejterom życzę tego, aby im się spełniło wszystko to, czego mi życzą. I tego się trzymajmy. No. Także wiem, że będą zawsze takie bzdety pisać różne. Sam niczego nie zrobi, sam niczego nie osiągnie, ale wszystko wie i wszędzie był i wszystko widział. No takie po prostu to jest. Niestety tacy to są ludzie w większości. O, już powoli widać, to są ruiny, słuchajcie, zamku. Tam widzicie z flagą. Tam w tej chwili, między tymi drzewami. Ja jeszcze odejdę trochę stąd. O, tu jakiś budynek z 1913 roku, bistro jakieś, kanapki, zapiekanki, takie szybkie obiady, ale to akurat nie dla mnie, ja tam nie lubię takiego byle jakiego jedzenia, no chyba, że głodny człowiek to wiadomo, wszystko zje, ale w normalnej sytuacji nie ma,
nie ma takich bajerów. O, może teraz ten zameczek lepiej widać. Obydwa nawet. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tamten, ten po prawej stronie taki bardziej ruiny. Tamten wygląda na całkiem niezłym stanie. Tutaj takich, słuchajcie, w Schwarzwaldzie jest tych zameczków różnych masa. Podobnie jak u nas na Dolnym Śląsku, przy czym u nas na Dolnym Śląsku to była taka sprawa, że Rosjanie, kiedy wkroczyli, zaczęli sobie robić strzelanki do tych zamków z czołgów, z armat, z karabinów maszynowych i to wszystko podniszczyli doszczętnie. Mało który się zachował, mało który był, bo w ogóle w tych wszystkich zamkach i pałacach stacjonowali Rosjanie. No i tam, gdzie stacjonował jakiś mądry, wykształcony ruski oficer, to tego pilnował i raczej nie zostało to zniszczone. Natomiast tam, gdzie wpadało po prostu takie zwykłe szumowiny, no to niestety to była dzicz. Także nie ma co się tu dziwić, że tak potraktowali te wszystkie zabytki. Z drugiej strony to też jest to, że Niemcy byli w tamtym czasie tak znienawidzeni, że wszystko, co się kojarzyło z Niemcami, było absolutnie wrogiem. O, zobaczcie, tu kolejne zioło. Co to ma być? To jest babka lancetowata, tak? Chociaż dosyć dziwnie wygląda, ale może dlatego, że tu przy drodze. Ja wam to wszystko w każdym razie pokażę. To co wiem, z przykładami, z ciekawostkami na ten temat. A teraz już kończę, bo deszcz zaczął coraz bardziej padać. Nie chcę, żeby kamery mi uszkodził. Także na pewno coś jeszcze nagram, czegoś jeszcze się zobaczymy, usłyszymy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!